Dzień dobry. Nazywam się Michał Szalazdaukis. Reprezentuję Departament CSR i Zrównoważonych Finansów w Banku BNP Paribas. I właśnie w imieniu Banku BNP Paribas chciałbym państwa serdecznie powitać na webinarze Czy ESG się opłaca? Rola ratingu ESG w zrównoważonej transformacji przedsiębiorstw. Są dzisiaj z nami również Paweł Skorupski. Dzień dobry i Eugeniusz Wyszyński z firmy ECOVADIS, która jest naszym partnerem, a jednocześnie globalnym dostawcą ratingów ESG. I dzisiaj o ESG w różnych kontekstach będziemy rozmawiać. Pewnie zadadzą sobie państwo pytanie, dlaczego taka instytucja jak bank chce rozmawiać i mówi o tym publicznie o, Kwestiach ESG, czyli zarządzaniu środowiskowym i społecznym. W ostatnich kilkunastu dekadach globalna gospodarka przeżywała gigantyczny wzrost. PKB wielu państw na świecie wzrosło kilkukrotnie. Co jest bardzo pozytywne, wszystkim nam żyje się o wiele lepiej. Jest to zjawisko bardzo pożądane. Natomiast tak jak pewnie ze wszystkimi zjawiskami, mamy do czynienia również z negatywnymi skutkami ubocznymi, takimi jak negatywne skutki zmian klimatu, czy pogłębiające się nierówności społeczne i My, jako bank globalny, jeden z największych banków na świecie, widzimy te zagrożenia jako duże ryzyko, zarówno społeczne, jak i dla gospodarki realnej, z którą jako bank, instytucja finansowa mamy na co dzień do czynienia. Na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy porozmawiać chwilę o tym, czym tak naprawdę jest ESG jak bank jako instytucja finansowa postrzega ten obszar jako wyzwanie oraz szansę dla naszych klientów, dla naszych kredytobiorców i ogólnie dla przedsiębiorstw zarówno dużych i małych, funkcjonujących w gospodarce realnej. W nawiązaniu do tego chcielibyśmy również przy udziale EcoVadis opowiedzieć o roli ratingu ESG, o koncepcję, o koncepcie ratingu ESG, dlaczego może być to ważne na początku drogi każdego przedsiębiorstwa, zarówno dużego i małego, jakie wynikają z tego benefity i jak rating ESG może być przydatny w, kontaktu, w kontakcie z bankiem. My, jako banki zmieniającego się świata, w naszej najnowszej strategii biznesowej mamy trzy filary: wzrost, technologia i zrównoważony rozwój. I właśnie w ramach realizacji tego trzeciego filaru zrównoważonego rozwoju stworzyliśmy Nowy produkt na polskim rynku, czyli ESG Rating Linked Loan, finansowanie, które powiązane jest z poprawą wyniku ratingu ESG. Dlatego, przechodząc powoli do agendy naszego spotkania, w pierwszej części chciałem opowiedzieć Państwu o tym, Jakie bank widzi wyzwania wśród swoich klientów, przedsiębiorstw. Później chcielibyśmy opowiedzieć trochę o samym finansowaniu w nowej zrównoważonej formule, a także o partnerstwie z Ecovadis, które nawiązaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Natomiast w drugiej części Paweł i Eugeniusz opowiedzą Państwu więcej o roli ratingu ESG, dlaczego warto. Taką ocenę przeprowadzić w firmie, jakie wynikają z tego benefity, szanse. Dlatego przechodząc już do meritum naszego spotkania. Chcielibyśmy przedstawić kilka czynników i z wyzwań zrównoważonej transformacji, które my jako bank widzimy wśród naszych klientów. Pierwsza to przede wszystkim regulatorzy i standardy. Przede wszystkim w Unii Europejskiej mamy do czynienia z Europejskim Zielonym Ładem. A co za tym idzie, yy, yy, różnego rodzaju działania, które mają sprawić, by yy, te inicjatywy, te projekty, które możemy nazwać zrównoważonymi, będą tymi preferowanymi w kolejnych latach zarówno przez klientów, instytucje finansowe, czy inwestorów. Stąd mamy do czynienia, na przykład z taksonomią Unii Europejskiej. Czyli klasyfikacją e, przedsiębiorstw, klasyfikacją tych działań i, i projektów, które można zakwalifikować jako zrównoważone. Dzięki temu każdy inwestor czy instytucja bankowa będzie mogła bez problemu rozróżnić, gdzie może zainwestować swoje środki, swój kapitał. Tak więc dzięki taksonomii będziemy mogli zidentyfikować te projekty. Te rodzaje działalności, które są zgodne z zasadami poszanowania zrównoważonego rozwoju i mają mniejszy lub zerowy negatywny wpływ na otoczenie. Za taksonomią idą również obowiązki raportowe, które na przykład. Od 2026 roku za 2025 w postaci raportowania CSRD dotknie bardzo szeroki obszar firm i na podstawie obowiązków tego typu raportowania bardzo wiele firm będzie musiało zaraportować, jak zarządzają kwestiami pozafinansowymi w taki sposób, jak obecnie. Mm, prezentuje się dane finansowe, więc będą to dane audytowane i będzie obowiązek publikacji. Więc to są na pewno duże wyzwania, które stoją przed przedsiębiorcą, szczególnie jeśli tego typu procesy czy informacje nie są jeszcze zbierane, agregowane w danym przedsiębiorstwie. To, co widzimy jako drugie wyzwanie, to przede wszystkim grupa rynków finansowych i inwestorów. Ja dzisiaj reprezentuję bank i mogę potwierdzić, że kwestie ESG są bardzo wysoko na naszej agendzie. Wdrażamy je do swoich procedur, rozmawiamy już o tym z klientami. Jest to element weryfikacji klienta również w procesie kredytowym, ale nie tylko my, ponieważ... Rozmawiając z naszymi klientami, różnymi innymi interesariuszami na rynku, widzimy, że również inwestorzy, przede wszystkim ci najwięksi, też już ESG biorą pod uwagę w swoich strategiach inwestycyjnych. Zarówno pod kątem zakupu, jak i sprzedaży, ponieważ firma, która nie będzie zarządzała oficjalnie obszarem ESG, na pewno będzie gorzej postrzegana na rynku wśród inwestorów i na pewno będą padać pytania, dlaczego firma, którą chcemy zakupić, nie zarządza ESG, czy, czy te informacje nie, ma, nie są zarządzane w firmie, czy może jest coś do ukrycia. Więc biorąc to pod uwagę, na pewno to jest kolejne wyzwanie. Trzecią grupą, którą identyfikujemy w perspektywie naszego klienta, przedsiębiorcy, są dostawcy i klienci. Tutaj pewnie mógłbym zacząć od globalnych korporacji, tych największych odbiorców w długich łańcuchach dostaw, którzy już zobowiązują się, mają w swoich agendach cele net zero. Czyli kompletną dekarbonizację i zredukcję do zera swoich emisji w całym łańcuchu dostaw. Tak, więc biorąc pod uwagę te największe marki, na przykład Mercedes, Renault, czy, czy z innej branży Unilever, mamy do czynienia z celami net zero, które będą obowiązywały nie tylko te firmy, ale również wszystkich ich dostawców. Dlatego. Mimo, że może Państwo reprezentują trochę mniejsze firmy, które nie muszą czegoś raportować, to na pewno w pośredni sposób te zobowiązania będą wpływały również na państwa. Tak więc tu mamy do czynienia z celami net zero, które zazwyczaj są wyznaczane do 2050 czy 2045 roku. Natomiast duże firmy również wyznaczają sobie ścieżkę poprawy, cele pośrednie, żeby już w 2030 roku wykazać, że podjęły działania w kierunku kompletnej redukcji na przykład emisji CO2. No i ostatni obszar, bardzo duży, to społeczeństwo. Tak? Jesteśmy konsumentami coraz bardziej świadomymi na sklepowych półkach. Decydujemy nie tylko o tym, czy, czy produkt jest dobrej jakości, w dobrej cenie. Ale również coraz częściej patrzymy na to, w jaki sposób został on wyprodukowany, czy firma ma pozytywny wizerunek, czy nie łączy się z nią żadne kontrowersje, czy związane właśnie z kwestiami środowiskowymi, czy może z złym traktowaniem osób w łańcuchu dostaw. Więc te cztery duże wyzwania widzimy jako bank jako wyzwanie, ryzyko dla naszych klientów, ale również szanse, ponieważ te firmy, które już dzisiaj zaczną o tym myśleć, które podejmą szybciej kroki, mogą nie tylko utrzymać się w łańcuchach dostaw, ale nawet wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną. Jaką rolę odgrywa bank w zrównoważonej transformacji biznesu? My jako bank moglibyśmy rozróżnić dwie główne funkcje, które odgrywamy w rozwoju zrównoważonego w rozwoju zrównoważonego rozwoju i, i transformacji naszych klientów. Przede wszystkim jest to analiza ryzyka ESG. Tak jak wspomniałem wcześniej, my już wdrażamy, my już wdrażamy Pierwsze scoringi, pytamy klientów o to, jak zarządzają kwestiami środowiskowymi, społecznymi. Duże kontrowersje mogą wpływać negatywnie na scoring kredytowy, co sprawia, że na koniec dnia firmy, które gorzej zarządzają tym obszarem, mogą uzyskać finansowanie o wyższym koszcie komercyjnym. A może nawet mieć utrudniony dostęp do kapitału. Dlatego bardzo dokładnie to analizujemy. Z roku na rok te procedury są coraz bardziej rozbudowane. Natomiast my, jako bank, nie chcemy być tylko strażnikiem, przeszkadzać biznesowi, utrudniać. Chcemy rosnąć razem z naszymi klientami, rozwijać nasz portfel kredytowy nie tylko pod kątem rentowności, ale także y, ograniczonego negatywnego skutku y, na otoczenie. Dlatego w ramach realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju, y, tego, że chcielibyśmy w kolejnych latach być liderem zrównoważonego finansowania w Polsce, rozwijamy naszą y, ofertę, nasze portfolio produktowe również o zrównoważone finanse. Więc y, tutaj podsumowując. Mamy rolę tego strażnika, pytamy klientów, rozmawiamy, sugerujemy, że ten obszar ESG powinien być dobrze zarządzany, żeby wskakiwał na agendę, do strategii biznesowych każdego naszego klienta i nie tylko. W zrównoważonym finansowaniu możemy wydzielić kilka typów produktów. Te, które Państwo na pewno już znają, to finansowanie celowe. Tutaj mówimy o kredytach na cele, które co do zasady możemy uznać za zrównoważone. Mogą być to projekty związane z efektywnością energetyczną, z odnawialnymi źródłami energii czy na przykład komponentami do produkcji produktów, które możemy uznać za zrównoważone, na przykład auta elektryczne czy, czy pompy ciepła. Tak? Natomiast Drugim takim produktem, który może jest mniej znany jeszcze na polskim rynku, to finansowanie powiązane z celami ESG, tak zwane ESG Linked. Z czego wynika ta grupa produktowa? Wynika to z tego, że rozmawiając z naszymi klientami widzimy, że nie każda firma jest w stanie lub jest w momencie inwestycyjnym, w którym może pozyskać kredyt właśnie na zielony cel. Nie każda firma może wybudować sobie farmę fotowoltaiczną, wiatrak, czy, czy akurat posiada zakład, który wymaga inwestycji w efektywność energetyczną. Są firmy, które zarządzają ESG lub chciałyby tym obszarem zarządzać i powiązać te kwestie z finansowaniem bankowym. Dlatego na rynku pojawiły się produkty takie jak Sustainability Linked Loan. ESG Rating Clone, czy na przykład factoring ESG. Nie są to może bardzo atrakcyjne nazwy z perspektywy polskiego rynku, natomiast nie ma jeszcze dobrego polskiego odpowiednika. Natomiast chcielibyśmy podczas dzisiejszego spotkania dokładnie Państwu wytłumaczyć, na czym to polega. I jak tego typu produkty mogłyby się przydać Państwu w pozyskaniu zrównoważonego finansowania i wsparciu codziennej działalności? Tutaj wymieniliśmy trzy produkty. Ci z Państwa, którzy może już dogłębnie interesują się pozyskaniem zrównoważonego finansowania, mogą nazwę Sustainability Linked Loan, czyli finansowanie powiązane z celami ESG. Już znać. Natomiast ESG Rating Linked Loan, o którym chcielibyśmy dzisiaj troszeczkę więcej opowiedzieć wspólnie z EcoVadis, to pierwszy tego typu produkt na polskim rynku. Czyli finansowanie powiązane z poprawą wyniku ratingu ESG. Więc przechodząc płynnie do samego produktu, chciałbym Państwu opowiedzieć troszeczkę o tym, jak wygląda ten produkt, na co, jakie elementy się na niego składają, jak wygląda mechanika. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że jest to bardzo standardowy produkt kredytowy, który może mieć charakter ogólny na cele obrotowe, na cele na różne cele, które są potrzebne do realizacji w przedsiębiorstwie, lub kredyt inwestycyjny. Więc z tej perspektywy ten produkt niczym się nie różni. W taki sam sposób my jako bank oceniamy spółkę pod kątem finansowym, kredytowym. Natomiast główną różnicą, która wyróżnia to finansowanie od, od standardowego jest to, że Dodajemy taki komponent do finansowania, czyli poprawę ratingu ESG, którą nasz kredytopiorca może uzyskać od agencji ratingowej ESG. W ramach promocji tego typu finansowania, nawiązaliśmy współpracę, partnerstwo z globalną agencją ratingową EcoVadis. Która prowadzi ratingi ESG zarówno dla dużych korporacji, jak i mniejszych firm ulokowanych pośrodku łańcucha dostaw. I mając na uwadze nasze finansowanie, do którego dołączamy komponent ESG w postaci ratingu EcoVadis, tutaj chciałbym zaznaczyć, że oczywiście, jeśli Państwo posiadają już rating innej uznanej agencji. Oczywiście, w ramach tego produktu również akceptujemy poprawę wyniku innych agencji ratingowych. Natomiast, na potrzeby tego finansowania i promocji samego konceptu ESG, nawiązaliśmy partnerstwo z agencją EcoVadis. I dokładając ten komponent ESG. Do naszego standardowego finansowania tworzymy taką hybrydę ESG Rating Linked Loan, czyli kredyt o charakterze zrównoważonym, w którym wysokość marży kredytu może być uzależniona od poprawy wyniku ratingu ESG. Tutaj chciałbym powiedzieć dwa słowa o tym, że my, jako bank zmieniającego się świata, bardzo chcemy promować zarządzanie kwestiami ESG wśród naszych klientów. Wierzymy, że. W długim dystansie to się na pewno opłaca. Może dzisiaj to być uznawane za jakąś przeszkodę, za kolejne wymogi, obowiązki, natomiast my wierzymy, że w długim terminie jedyny sensowny biznes to ten, który jest rentowny, a jednocześnie niskoemisyjny, o niskim negatywnym wpływie na środowisko i kwestie czy nierówności. Społeczne. Dlatego w tym finansowaniu chcemy nagradzać naszych klientów w postaci obniżenia marży kredytu za to, że angażują się w obszar ESG, chcą zacząć swoją podróż z tym obszarem, pozyskują zewnętrzny rating, są oceniani, ale nie tylko zatrzymujemy się na tym, że uzyskujemy ocenę, ale chcemy ten rating poprawiać. Kolejnych latach. Jak wygląda mechanizm działania? Pierwszym krokiem jest podpisanie umowy kredytowej z bankiem, jeśli jest to nowy kredyt. Jeśli Państwo są już naszym klientem i chcieliby po prostu dołączyć komponent ESG do istniejącej umowy kredytowej, możemy po prostu aneksować tego typu umowę, w której dodajemy zapisy związane z zasadami funkcjonowania ratingu ESG, mechanizmu poprawy i redukcji marży. Drugim krokiem jest uzyskanie ratingu ESG. Po podpisaniu umowy kredytowej zobowiązujemy klienta, aby w określonym horyzoncie czasowym poddał się ocenie, Agencji ESG i uzyskał rating. Te dwa pierwsze punkty chciałbym, żeby Państwo potraktowali w pewnych przypadkach zamiennie, ponieważ może być taka sytuacja, w której Państwo już posiadają rating, na np. EcoVadis. W takim razie ten numer dwa wskoczy na pierwsze miejsce i będziemy mogli już korzystać z tego ratingu, który. Państwo już uzyskali. Co jest dla nas istotne, to na pewno to, by ten rating był w momencie aneksowania czy podpisania umowy aktualny. Trzecim krokiem, który ustalamy z klientem jest poprawa wyniku ratingu ESG. W ramach naszej współpracy w formule zrównoważonego finansowania, Chcemy, wymagamy, by kredytobiorca zobowiązał się poprawić wynik ratingu ESG na podstawie ustalonej z nami i zapisanej w umowie ścieżce poprawy ratingu w okresie trwania kredytu. Więc w kolejnych latach nasz kredytobiorca wie, o ile musi poprawić dany rating, by uzyskać niższą marżę. I tutaj przechodzimy właśnie do punktu czwartego, czyli mechanizmu redukcji marży. Co roku następuje weryfikacja poprawy. Wyniku ratingu ISG. Jeśli nasz kredytobiorca osiągnie założoną poprawę, ona skutkuje redukcją marży kredytu. Co ważne, i tutaj chciałbym zaznaczyć, że brak poprawy ratingu nie skutkuje podwyższeniem marży. Jedynym skutkiem tego jest powrót do marży bazowej. Tak więc po ustaleniu warunków komercyjnych z doradcą klienta. Jedyne, co może wydarzyć się w kolejnych latach, to redukcja tej marży przy spełnieniu, e, przy spełnieniu warunku poprawy wyniku. Tak? Co jest równie ważne, to to, że brak dostarczenia ratingu w kolejnych latach, czy brak jego poprawy, nie jest przypadkiem naruszenia. Więc my wychodzimy z założenia, że chcemy dać Państwu, jako naszym kredytobiorcom, jakiś fajny dodatek, zachętę do tego, by zaangażować się w ESG. I jedynym zobowiązaniem jest poprawa, która może skutkować pozytywnymi efektami kosztowymi dla Państwa. Nie chcemy tutaj, by było to postrzegane jako ryzyko utraty finansowania w przypadku, gdy te nowe zobowiązania dla Państwa nie zostaną spełnione. I przechodząc już do takiej mechaniki funkcjonowania ścieżki poprawy ratingu, chciałbym na, 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 na tym slajdzie przedstawić Państwu, jak mniej więcej wygląda taka przykładowa ścieżka dla, na przykład, dla kredytu o tenorze pięcioletnim. Więc rozpoczynamy z Państwem współpracę. Może to być rating, tak jak już mówiłem, który Państwo mają, lub rating, który. Dopiero Państwo uzyskają. W skali EcoVadis rating funkcjonuje pomiędzy 0 a 100. Więc w powyższym przykładzie wybieramy sobie na przykład 29 punktów na 100. To, co chciałem powiedzieć, nie jest to wysoki rating, tak? Widać, że jest jeszcze dużo zrobienia w skali do 100. Natomiast istotne jest dla nas to. Y, y, istotna jest dla nas ścieżka poprawy, a nie to, jaki rating Państwo uzyskują w danym momencie, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że... Y, Każde przedsiębiorstwo znajduje się w innym miejscu, jeśli chodzi o ten obszar, i my wcale nie oceniamy, nie chcemy deprocjonować tych firm, które tym obszarem nie zajmowały się tak dokładnie. Może funkcjonują firmy jakieś niedopatrzenia, które spółka chciałaby w kolejnych latach poprawić, natomiast my nie oceniamy tego w tym momencie. Rating pierwszy uznajemy jako rating bazowy. I od tego momentu w kolejnych latach wymagalibyśmy od klienta poprawy, która skutkowałaby obniżonym kosztem kredytu. I dla każdego. Przedziału punktów dla każdego ratingu mamy wyznaczoną ścieżkę poprawy, czyli dla punktu, dla obszaru, w którym znajduje się wynik 29, jest to przykładowo 5 punktów. Dlatego chcielibyśmy zaoferować obniżony koszt kredytu w kolejnym roku, jeśli firma poprawi ten wynik przynajmniej o 5 punktów w skali ratingu EcoVadis, Tak. Na kolejnym przykładzie widzimy, że w kolejnym roku spółka uzyskała więcej niż 5 punktów poprawy, 35 punktów to jest plus 6, więc dla nas, dla banku, jest to akceptowalna poprawa wyniku, dlatego w tym roku finansowym chcemy zaproponować klientowi zredukowaną marżę w nagrodę za to, że poprawił jakość zarządzania ESG. W kolejnym roku wymagamy, by dla, punktu, dla 35 punktów ta poprawa osiągnęła minimum 4 punkty. Na tym przykładzie nie udało się tego zrobić. Była, poprawa nastąpiła, natomiast była zbyt niska. Dlatego chcemy, by kredyt pozostał na marży bazowej. Nie ma tu żadnych negatywnych konsekwencji dla klienta, to chciałbym powtórzyć. Natomiast. Niestety też nie występuje poprawa marży. W czwartym roku znów klient się poprawia już dla 38 punktów widzimy, że ten próg czterech punktów jest spełniony, spółka poprawiła się nawet o więcej. Tak? O 7 punktów, co jest dla nas akceptowalne i Stosujemy redukcję marży. I w ostatnim roku, na przykład, nie mamy poprawy wyniku, coś wydarzyło się w firmie, może wystąpiły jakieś kontrowersje lub coś nie zostało zaraportowane w taki sposób, w jaki już rynek w 2026 roku wymaga, i tutaj spółka została oceniona gorzej niż w ubiegłym roku. Tutaj widzimy, że jeden punkt, co jest brakiem poprawy wyniku i z perspektywy banku. Wracamy do marży bazowej. To, co jest dla nas istotne, to to, że tak jak Państwo widzą, w ciągu pięciu lat firma poprawiła się z 29 na 44 punkty. Tak, w międzyczasie miała okazję uzyskać redukcję marży w poszczególnych latach. Dla nas najlepszym scenariuszem byłoby, żeby w każdym kolejnym roku. Ta marża była redukowana, ponieważ na koniec kredytu mamy w portfelu kredytowym klienta, który o wiele lepiej zarządza kwestiami ESG i nie tylko uzyskał u nas niższą marżę, ale ta jakość, poprawa zarządzania to, tym obszarem również będzie skutkowała benefitami czy w kontaktach z kontrahentami wizerunkowo, czy w innych obszarach zarządzania. Firmą. więc tak mniej więcej wygląda ścieżka poprawy wyniku. Pewnie państwo zapytają, jakie są dodatkowe działania kredytobiorcy związane z finansowaniem w formule zrównoważonego rozwoju przede wszystkim tak jak wspomniałem podpisanie lub aneksowanie umowy kredytowej która poszerzona jest o dodatkowe zapisy związane z obszarem ESG w takich zapisach na pewno musimy dodać to jak funkcjonuje tego typu mechanizm, w jakich terminach i w jakiej postaci nasz kredytopiorca powinien zaraportować do banku uzyskanie czy poprawę wyniku. Tak jak właśnie powiedziałem dostarczenie co roku do banku karty wyniku EcoVadis, czy innego dokumentu innej agencji, która potwierdza wynik i pozwala nam, czyli instytucji finansowej, zweryfikować, czy możemy zastosować mechanizm redukcji marży. Tego typu kartę, w wyniku otrzymują Państwo co roku po zakończonym nowym badaniu od agencji ECOVADIS. Natomiast więcej na temat samego raportu opowiemy, Paweł i Eugeniusz w drugiej części naszego spotkania. Oprócz takich technicznych obowiązków, które wynikają z relacji pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, dla nas na pewno bardzo istotne będzie to, co w ogóle będzie składało się na wynik ratingu i na całą poprawę, całą ścieżkę poprawy, czyli państwa działalność, poprawa jakości zarządzania obszarem i jest w przedsiębiorstwie, włączenie tych kwestii do planów strategicznych, celów strategicznych, no i oczywiście działań operacyjnych już takich na co dzień. Więc to są dodatkowe działania, które my z perspektywy banku widzimy względem kredytobiorcy. Dlaczego powinni Państwo wybrać ESG Rating Linked Loan? czemu tego typu kredyt może się Państwu do czegoś przydać. Przede wszystkim jest to podkreślenie znaczenia zrównoważonego rozwoju w firmie. Tak? Powiązujemy finansowanie bankowe z naszym zarządzaniem ESG. Tak? To, co może być istotne, to na pewno takie potwierdzenie, tak? nawet podwójne tego, co Państwo robią. Bo jeśli instytucja finansowa, czyli instytucja zaufania publicznego, a także zewnętrzna agencja, która specjalizuje się w obszarze ISG, potwierdzają, że Państwa działania są słuszne, tempo i dynamika podejmowanych inicjatyw jest dla naszych organizacji akceptowalna, to jest to dla Państwa również. Bardzo mocny fundament, że podjęte kroki są słuszne i, i cel, który za tym stoi, również jest warty podejmowanego wysiłku. Oczywiście korzystniejsze warunki finansowe, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, ESG Rating Linked Loan może być kredytem tańszym względem zwykłego finansowania, jeśli spełnią Państwo te dodatkowe kryteria. Więc jeśli koszty kredytu są dla Państwa istotne z perspektywy budowania tej części kosztowej prowadzenia działalności, to na pewno ten aspekt może być istotny. Pozyskanie informacji o własnej firmie. To, co jest istotne, to przede wszystkim to, że mogą Państwo pozyskać rating ESG oczywiście na potrzeby finansowania bankowego, ale jest to rating, który również ma wiele innych zalet, czyli jeśli Państwo są na początku swojej drogi w obszarze ESG, to na pewno pozyskanie istotnych informacji jak zewnętrzna, zewnętrzny podmiot. Ocenia Państwa obecną działalność w obszarze środowiskowym, zarządzania kwestiami społecznymi, jakością raportowania tych kwestii, czy w przypadku EcoVadis też oceną tego, jak Państwo funkcjonują w swoim łańcuchu dostaw. Więc tutaj. Uzyskując tego typu informacje, również mogą Państwo porównać się z rynkiem, sprawdzić, jak inne firmy z Państwa branży, bezpośredni konkurenci, czy już się Rejtują, jaki mają wynik, jak wyglądają firmy w Polsce, jak Państwo wypadają na tle konkurentów w regionie czy w ogóle na świecie. Więc to jest na pewno bardzo duża zaleta do tego, by rozpocząć działania w obszarze zarządzania ESG. Tak jak wspomniałem na samym początku, bardzo duża grupa firm zostanie objęta obowiązkiem raportowania niefinansowego już od 2026 roku, za 2025. Może ta perspektywa wydawać się odległa, ale pomyślmy sobie, jak duży obszar. W każdej firmie będzie związany, będzie obejmowany tym raportowaniem, więc wydaje nam się, że pozyskanie tego typu ratingu to bardzo przydatny pierwszy krok do tego, by zacząć przygotowywać się do obowiązku raportowania niefinansowego i już identyfikować te obszary, gdzie te informacje powinny być zbierane i oczywiście poprawiane, tak? bo raportowanie to nie tylko publikacja informacji, ale również jakość publikowanych informacji i to, jak będziemy mogli być porównywani przez zewnętrznych interesariuszy, Względem pozostałych firm, które również raportują te informacje i to, co może z perspektywy banku nie jest najważniejsze, natomiast wierzymy, że państwo jako firma, która chce budować wartość swojej pracy, swoich projektów, produktów, które są, czy usług, które są sprzedawane, na pewno wzmocnienie wizerunku firmy, pokazanie wśród otoczenia zewnętrznego, a także wewnętrznego, że są państwo firmą świadomą, która chce budować biznes rentowny, produkty i usługi, mają być dostarczane na czas, w bardzo wysokiej jakości. Również biorą pod uwagę kwestie obniżania negatywnych skutków prowadzonej działalności na swoje otoczenie. Chcielibyśmy Państwa zachęcić do zarejestrowania się z nami na platformie EcoVadis. Tak jak wspomniałem, mamy nawiązane partnerstwo. Mogą Państwo wejść na platformę EcoVadis przez nasz dedykowany landing page, na którym staramy się opowiedzieć jeszcze troszeczkę więcej o tym, czemu warto połączyć akurat rating ESG z pozyskaniem finansowania. Jeśli mamy dostęp do czatu, to na czacie powinien pojawić się link, przez który mogą państwo wejść bezpośrednio na landing page, poczytać trochę więcej i oczywiście móc od razu zarejestrować się na stronie. Podsumowując, zrównoważone finansowanie jest to budujące się Rynek, szczególnie w Polsce, ponieważ na rynkach zachodnich tego typu finansowania w tej formule to jest już pewnego rodzaju standard. Myślę, że liczby mogą to poprzeć, ponieważ w ubiegłym roku prawie Myślę, że ponad 480 miliardów euro zostało przeznaczone na finansowanie w tej formule, a z tej grupy ponad 85% finansowań to były właśnie finansowania w formule Sustainability Linked czy ESG Linked. Więc dzisiaj opowiadamy o... ESG Rating Linked Loan, finansowaniu, które można połączyć ze wskaźnikiem, z poprawą ratingu ECOVADIS. Natomiast, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, na rynku funkcjonuje również Sustainability Linked Loan, gdzie większe firmy posiadające już strategię ESG lub które planują taką strategię wdrożyć, takie finansowanie można połączyć nie tylko z poprawą ratingu ale na przykład z dwoma konkretnymi wskaźnikami takimi jak redukcja emisji ze swojej produkcji czy na przykład redukcja wskaźnika wypadkowości w miejscu pracy a jako trzeci Cel, możemy sobie wyznaczyć poprawę ratingu ESG. O, dlaczego o tym mówię? Ponieważ wydaje nam się, że y, y, finansowanie oparte o wynik ratingu, jako VADIS, jest idealne dla mniejszych firm oraz dla finansowań, które nie przekraczają 20 milionów euro. Wydaje nam się, że tego typu kwota jest adekwatna do dodatkowych obowiązków, które niesie za sobą pozyskanie ratingu oraz jego poprawa. Powyżej 20 milionów preferujemy, by ten komponent ESG, który jest dodawany do finansowania zrównoważonego był troszkę bardziej rozbudowany, więc tutaj tworzymy komponent składający się z kilku konkretnych już celów które firma ma osiągnąć, plus poprawa wyniku ratingu ESG. Ja ze swojej strony bardzo chciałem Państwu podziękować w tym momencie za uwagę. Możemy pozostać w kontakcie i jeśli będą mieli Państwo dodatkowe pytania związane z samym finansowaniem, poprosimy o kontakt, czy do mnie bezpośrednio czy z doradcą klienta, który Państwa na co dzień obsługuje. Natomiast nie jest to koniec naszego spotkania. W drugiej części chciałbym poprosić Pawła oraz Eugeniusza, żeby opowiedzieli Państwu trochę więcej na temat tego, czym jest rating ESG, dlaczego można go Dodać jako komponent do zrównoważonego finansowania i jakie dodatkowe benefity są związane z tym, że Państwo jako przedsiębiorstwo uzyskują, pozyskają tego typu rating. Dlatego chciałbym zaprosić tutaj na naszą wirtualną scenę Pawła i Eugeniusza, którzy opowiedzą o swoim produkcie. Dzień dobry państwu. Nazywam się Paweł Skorupski i mam dzisiaj wielką przyjemność reprezentować agencję ratingową EcoVadis, w której zajmuję się doradztwem, wspieraniem różnych organizacji, które chcą rozwijać program zrównoważonych zakupów. Pomagamy takim firmom budować taki kompleksowy program, który właśnie umożliwia transparentną współpracę, zarządzaniem ryzykiem. No i ogólnie dostęp do, do ratingu partnerów biznesowych, dostawców i dzisiaj mam wielką przyjemność właśnie opowiedzieć państwu na czym opiera się rating EcoVadis i przede wszystkim jakie są korzyści płynące z naszej oceny dla każdej firmy, która decyduje się na wzięcie udziału w ocenie. Wiele lat już obserwujemy ten rynek i kilka lat temu jeszcze bardzo często płynęła taka informacja, że ten temat ISG jest czymś takim fakultatywnym, czymś takim dodatkowym, więc niektóre firmy powiedzmy 5-10 lat temu realizowały pewną strategię ISG, natomiast często to było na takim etapie bardzo albo początkowym i gdzieś nie było to do końca wpisane w strategię organizacji. W tej chwili, jak rozmawiamy z organizacjami globalnymi, organizacjami polskimi przede wszystkim, ja sam widzę ogromną różnicę i ogromny postęp w nastawieniu do tego tematu. Widzimy, że temat ESG jest czymś takim kluczowym, to jest pewien standard i to jest pewna, pewien trend, który obecnie na rynku przebrzmiewa, jest obecny w naszym życiu biznesowym, w naszym życiu społecznym, ale też prywatnym. I to, co kiedyś było takim nice to have, w tej chwili jest czymś tak naprawdę obowiązkowym. I dzisiaj opowiem Państwu, z czego to wynika, ale też jakie są korzyści płynące dla Państwa potencjalnie właśnie z takiego ratingu i z takiej oceny ECOVADIS. Jednym z czynników, który wpływa na rozwój, dynamikę tej, tej sytuacji na pewno są kwestie regulacyjne. Wszyscy widzimy, że na przykład w Europie lokalnie jest bardzo dużo regulacji typu na przykład Transparency Act w Norwegii czy w Niemczech LKSG, Poza tym pewne regulacje, które gdzieś są na horyzoncie, typu na przykład dyrektywa CSDD, więc to też na pewno skłania pewne organizacje do tego, żeby uporządkować swoje działania, żeby przygotować się pod kątem strategii, pod kątem programu zrównoważonych zakupów. I to jest jeden na pewno z takich mocnych punktów. Poza tym też taki, taki krajobraz dla potencjalnych inwestycji, dla inwestorów, którzy często właśnie chcieliby wiedzieć, jak ich potencjalny, jak taka firma, z którą potencjalnie współpracują. Właśnie zarządza tego typu kwestiami, jaki ma system wewnętrzny, właśnie żeby nie tylko budować dobry wizerunek, ale też, żeby ten system wewnętrznie wdrożony odpowiednio funkcjonował. Bez względu, to, co się dzieje na zewnątrz, tak jak na przykład trzy lata temu rozpoczął się COVID, wiele organizacji właśnie wdrożyło ramy i z ramy naszego ratingu, co bardzo im umożliwiło, ułatwiło współpracę z różnymi interesariuszami. Więc na pewno Kwestia ryzyka biznesowego, kwestia zarządzania ryzykiem, o którym wspominał Michał, jest dosyć istotna, tak żeby też ten wizerunek organizacji był wyeksponowany, że jest to firma, która jest bezpieczna, która w odpowiedni sposób zarządza tem tymi tematami. E Kolejną kwestią bardzo kluczową, która bardzo wpływa na dynamikę tego tematu, są oczekiwania konsumenckie. W tej chwili konsumenci bardzo starannie biorą pod lupę różne produkty, weryfikują pochodzenie produktu, więc to jest to jeden z takich elementów, który bardzo, bardzo działa na taką dynamikę i, i zrozumienie tego, tego programu. Wpływy rynków kapitałowych, to że organizacje często powinny być innowacyjne, powinny mieć odpowiednie Systemy, które umożliwią im wiele, wiele możliwości biznesowych, tak żeby współpracować z partnerami biznesowymi, konsumentami, klientami, inwestorami. Tutaj lokalnie też mam taki, taką informację zwrotną z rynku polskiego, że wiele polskich organizacji, nie tylko duże organizacje, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa chcą mieć taki system wdrożony, aby być organizacją atrakcyjną, nie tylko w celu uzyskania kredytu czy, czy oferty finansowej, Między innymi płynącej z takiego projektu, który prowadzimy z bankiem PNP Paribas, ale też ewentualnie, żeby znaleźć partnerów biznesowych, na przykład w Europie Zachodniej. Tak? To, jest, to jest jeden z elementów, który napędza taką świadomość i to, że firmy decydują się na rozwój takiego programu i chcą też widzieć, jak organizacja stoi z tematem ESG. No i już ostatni taki element, który też jest dosyć popularny, to że pracownicy też chcieliby pracować tak, w organizacjach, które, które odpowiednio zarządzają tego typu tematami. Opowiem Państwu też o EcoVadis, o samej agencji ratingowej, która powstała ponad 16 lat temu. Jesteśmy liderem w branży oceny w tematach ESG, takich jak środowisko, kwestie społeczne, kwestie etyczne. Mamy ponad 1600 pracowników globalnie. Mamy globalny zasięg, więc współpracujemy z klientami z różnych kontynentów. Mamy wiele biur w Europie mamy biura, główne biuro w Paryżu, w Barcelonie, w Londynie. Mamy też bardzo duże biuro w Warszawie. Mamy ponad 300 pracowników, więc też ten zasięg i tutaj nasza jakby obecność na rynku polskim bardzo dynamicznie wzrasta. Jest nie tylko wielu klientów, coraz więcej klientów, którzy chcą ocenić swój łańcuch dostaw, ale przede wszystkim zwiększa się ilość firm, która albo decyduje się na rating... Z uwagi na zaproszenie do takiego projektu przez klientów albo przez partnerów biznesowych, albo właśnie na rzecz projektu taki, jaki prowadzimy z bankiem PNP Paribas, ale też sami się decydują na taki rating, ponieważ chcą wiedzieć, jak te kwestie ESG wewnętrznie u nich wyglądają. No i ta informacja zwrotna z ECOWAD z bardzo takiej organizacji pomaga w zrozumieniu, jakie mogą być dalsze kroki, dalsze cele, właśnie w rozwoju takiej strategii. Ogólnie globalnie mamy ponad 100 tysięcy. Ocenionych firm, więc jest bardzo, bardzo um, szeroka sieć organizacji, które już są ocenione. Większość tych organizacji to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Więc to nie jest tylko tak, że rating EcoVadis jest dla dużych organizacji. Tak jak Państwo widzicie, 80% tych ocenionych firm to są bardzo małe i średnie przedsiębiorstwa z ponad 170 krajów, z ponad 200 sektorów. Więc ten nasz rating ECOVADIS tak naprawdę nie jest dopasowany ani do żadnego sektora, ani do żadnego regionu, jak właściwie pokrywa wszystkie obszary, sektory, branże, więc każda organizacja może się zdecydować na taki rating. Tu jak Państwo widzicie niektóre przykłady, są duże organizacje, ale też pracujemy z mnóstwem mniejszych, mniejszych firm. Sama firma Ecovadis też uzyskała finansowanie, zrobiliśmy zaufanie w ostatnich latach ze strony inwestorów, więc to jest firma, która się bardzo um, dynamicznie rozwija. Um. Wracając do pracowników ECOVADIS, mamy 1600 osób, natomiast taką kluczową, krową, taką, takim działem jest dział oceny, czyli nasi analitycy, których mamy ponad 400. To są właśnie osoby, które przygotowują taki kwestionariusz, który która każda firma otrzyma, a później każda z tych firm jest oceniana przez właśnie naszych analityków, którzy są globalnie rozproszeni w naszych biurach w Hongkongu, na Mauritiusie, w Warszawie właśnie między innymi. Teraz powiem Państwu w ogóle na czym polega koncept ECOVADIS. Generalnie tworzymy sieć organizacji, które ze sobą współpracują, więc to są różne organizacje zakupowe najczęściej. Tak jak Państwo widzicie na tym slajdzie po lewej stronie mamy prawie 1000 firm, które zdecydowały się na rozwój programów zrównoważonych zakupów i też między innymi taka organizacja jak bank PNP Paribas, która też zaprasza potencjalnych swoich klientów do przeprowadzenia takiego ratingu. I z drugiej strony mamy właśnie 100 tysięcy firm ocenionych. Raz oceniona firma może swoją scorecardę udostępniać nielimitowanej liczbie klientów. Sześć lat temu rozpocząłem współpracę z jednym z dostawców, który został zaproszony przez swojego klienta do wzięcia udziału w takim ratingu i tą swoją scorecardę, kartę oceny udostępnił właśnie temu klientowi, a w tej chwili po sześciu latach ta karta jest udostępniana 21 klientom, więc takby ten, ten nasz rating e, może być właśnie udostępniany w ramach sieci e, nielimitowanej liczbie potencjalnych klientów, partnerów, partnerom biznesowym. Opowiem Państwu teraz trochę o naszej metodologii, jakie tematy uwzględniamy, jakie tematy są pokazane właśnie na karcie oceny. Mamy cztery główne obszary tematyczne środowisko, kwestie społeczne, etykę i zrównoważone zakupy. Te tematy korespondują też z profilem biznesowym każdej organizacji, czyli powiedzmy organizacja, która jest fabryką zatrudniającą 10 tysięcy pracowników, tak samo jak mała spółka handlowa 5-osobowa, też będą miały te tematy, natomiast zakres będzie się różnił, zakres dokumentów też będzie się różnił, które będą wymagane jakby w celu przygotowania takiego, takiego, takiej karty oceny. Nasza metodologia została opracowana ponad. 16 lat temu i ona się opiera na międzynarodowych standardach typu ISO 26000, GRI i to jest metodologia, która cały czas się rozwija. To jest bardzo dynamiczny obszar, mamy szereg ekspertów wewnętrznie, którzy śledzą z wielką uwagą jakieś zmiany regulacyjne, trendy, nowości, więc jeżeli coś się pojawia, co jest w w danym obszarze wymagane, w danym regionie my jakby ten, ten temat włączamy, więc tutaj widzicie Państwo na takim bardzo ogólnym poziomie te tematy, natomiast oczywiście w zależności od sektora, organizacji, wielkości i regionu te tematy, te dokumenty, które są przykładane do ratingu mogą się różnić. Jeśli chodzi o sam proces oceny, nasza rejestracja na naszym portalu jest to bardzo szybki proces trwający zaledwie kilka minut. I po Pierwszą taką wstępną kwestią jest kwalifikacja każdej organizacji, która się zdecyduje na wzięcie udziału w tym ratingu. I właśnie nasi analitycy, o których wspominałem, przeprowadzają taką wstępną weryfikację, gdzie ta firma jest ulokowana, jaki jest jej sektor i wielkość tej firmy. I właśnie względem tych trzech głównych kryteriów przygotowujemy dopasowany kwestionariusz właśnie do profilu biznesowego danej organizacji. Więc to, tak jak wspomniałem wcześniej, mogą być to bardzo duże organizacje, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa z bardzo różnych sektorów. Więc jest to bardzo szeroki wachlarz, wachlarz oceny. Po uzupełnieniu tego kwestionariusza, o którym później powie mój kolega Eugeniusz, jest on wysyłany do naszej ekspertyzy, do naszej oceny, nad którą pracuje każdorazowo trzech analityków pierwsza ocena pierwszy analityk weryfikuje dokumenty które zostały przedłożone pod kątem właśnie ich poprawności, czy one korespondują z profilem biznesowym tej organizacji. Drugą osobą która wchodzi do tego całego procesu po naszej stronie jest e, scorer e, oceniający każdy właśnie z tych czterech tematów, które widzieliście państwo wcześniej. I na samym końcu jest osoba która jest walidatorem, która weryfikuje cały proces, proces od samego początku. Tak więc ten cały proces oceny zajmuje po naszej stronie czasami kilka tygodni od 8 do 10 tygodni na udostępnieniu takiej właśnie karty oceny. Kwestią taką kluczową, która jest podstawą do, do wyprodukowania takiej karty oceny, udostępnienia takiej karty oceny każdej ocenianej firmy są dokumenty. I to są dokumenty, właśnie, które są dopasowane do profilu biznesowego takiej organizacji. Mogą one być załączone w dowolnym języku, w języku polskim. Ostatnio też stworzyliśmy taki przewodnik dla firm ocenianych w języku polskim, żeby ułatwić zrozumienie tą całą ścieżkę, jaki jest proces rejestracji, załączania tych dokumentów, jak poruszać się na naszej platformie. Więc jest taki przewodnik, taka możliwość, żeby ułatwić takim organizacjom w nawigowaniu w tym początkowym procesie rejestracji i oceny. Jeśli chodzi jeszcze, wracając o same dokumenty, one są właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, dopasowane do profilu biznesowego firmy, e, więc jeżeli to są duże organizacje, duże powiedzmy fabryki zatrudniające 10 tysięcy osób, to prawdopodobnie będą musiały załączyć wiele, wiele certyfikatów, polityk e, i standardów, natomiast jeśli jest to bardzo mała powiedzmy jednoosobowa, bo też takie organizacje oceniamy, e, mogą załączyć jakikolwiek dowód, który poświadcza, że jest to firma, która, jest, która bardzo poważnie podchodzi do tematu ESG. Więc to mogą być na przykład faktury za produkty z oznakowaniem ekologicznym. Więc ten też cały proces dopasowany jest do przede wszystkim wielkości, wielkości i sektora takiej organizacji. Jeszcze taka ostatnia kwestia takiej informacji zwrotnej, którą Państwo otrzymujecie. To każdy z tych tematów, który jest oceniony, czyli powiedzmy środowisko, podzielony jest na trzy takie główne moduły, czyli. Będą informacje, jakie są ewentualnie po Państwa stronie polityki, wdrożenia i raportowanie. I z każdy, z każdy z tych trzech modułów ma swoją taką wagę, informację zwrotną i Państwo też zrozumiecie, w którym elemencie, w którym, w którym module ewentualnie należałoby poprawić czy usprawnić pewne działania albo które ewentualnie zasługują na wyróżnienie, bo macie Państwo na przykład bardzo dobry rating i tutaj nie było żadnych takich informacji niepokojących.

Karta wyników EcoVadis może zawierać medal, tak jak tutaj widzimy na tym przykładzie. Mamy cztery medale dla firm, które bardzo dobrze są ocenione, bardzo wysoko. Każda firma ma swój ogólny rating i właśnie rating podzielony na temat. Czyli temat środowiskowy może być oceniony na 80 punktów, temat społeczny na 40 i tak dalej. Więc każdy z tych tematów możecie Państwo sobie szczegółowo przejrzeć, porównać. Możecie porównać swoją kartę wyników z poprzednich lat. Możecie też porównywać siebie względem innych organizacji ocenionych z tego samego sektora, z którego jesteście Państwo i z danego regionu. Więc jest też taka możliwość pozycjonowania się względem ewentualnej konkurencji, jak te firmy zostały ocenione. Dodatkową informacją, którą uwzględniamy w karcie oceny jest też cały moduł planów naprawczych ewentualnych, więc też macie Państwo możliwość nad popracowaniem długofalowo nad ewentualnymi polami, więc też to nie jest tak, że jak Państwo macie jedną skorkardę, która jest ważna na 12 miesięcy, to na tym się kończy tak ta ścieżka. Tutaj Michał wspominał, że ta ścieżka trwa latami przez ten czas macie Państwo możliwość na pewne, naprawianie pewnych elementów, pewnych pól. Jeżeli znajdziemy, że są pewne, jest pewne ryzyko, czy pewnych informacji od Państwa nie, uzyskaliście, nie uzyskaliśmy, cały czas macie Państwo możliwość nad pracowaniem nad tym i, i też komunikowaniem odpowiednim wewnętrznie albo też swoim klientom. Teraz powiem Państwu na temat korzyści, które płyną z ratingu ECOVADIS. Przede wszystkim po uzyskaniu takiej kardy, takiego kwestionariusza, który jest poufny, to znaczy, że to Państwo decydujecie, jakiej organizacji chcecie taki, taką scorecard udostępnić. Przede wszystkim taką kluczową kwestią jest to, że... Macie Państwo taką informację zwrotną, gdzie stoicie z tematem jeszcze, Jakie są właśnie te mocne strony Państwa organizacji, co ewentualnie wymagałoby poprawy? I ja rozmawiając z, z różnymi organizacjami, dostaję właśnie taką informację zwrotną, że wreszcie po takim ratingu firma rozumie jakie są jakby te mocne strony tak, organizacji. Mają bardzo mocne narzędzia do takiej współpracy z wewnętrznymi interesariuszami, ale też na zewnątrz mogą komunikować te informacje swoim klientom, konsumentom, inwestorom potencjalnym. Szczególnie firmy, które mają bardzo dobry rating, mają właśnie jeden z tych medali, o których wspomniałem, też z taką subskrypcją premium, mają możliwość na udostępnianie na zewnątrz Swojego ratingu, e, interesariuszom i to może być udostępnione w zakresie działań PR-owych, w zakresie działań marketingowych, e, mogą te informacje być wykorzystywane w celu raportowania, więc ten rating, który Państwo e, potencjalnie uzyskacie, na wiele różnych sposobów może być komunikowany, przedstawiany. E, jeżeli macie Państwo strategię rozwoju, tak, na przykład chcecie wejść na nowy rynek, Szczególnie na rynek, na rynek zachodni, to też jest informacja o tym, że macie Państwo bardzo jakby, mocną świadomość, tak i, i plany właśnie w zakresie rozwoju tego programu. Kryteria ESG, o których wspominał Michał, są właśnie kwestią taką kluczową, jeśli chodzi o e, uzyskanie, inform, e, uzyskanie kredytu czy, czy dostępu do produktów finansowych, ale przede wszystkim też e, ta scorecard, e, te kryteria ISG na pewno bardzo są istotne w kwestii podejmowania decyzji biznesowych. To na pewno każda organizacja, która przejdzie taki rating. Zrozumie szczególnie po pierwszym roku, że bardzo wiele zyska, ale też te decyzje biznesowe będą ułatwione. Jeśli chodzi o raportowanie, to wszyscy widzimy, że to jest dosyć dynamiczna, dynamiczny temat, tak jak na przykład LKSG w Niemczech od tego roku, gdzie właśnie firmy muszą raportować w zakresie łańcucha dostaw, wymagań dotyczących właśnie zarządzaniem ryzykiem i raportowaniem. I właśnie zekowali takie organizacje, wstępnie identyfikują takie ryzyko, zarządzają tym ryzykiem i też mamy odpowiedni do takiego właśnie planu naprawczego. Także taka organizacja oceniona, która powiedzmy nie plasuje się wysoko w tej ocenie, zawsze ma możliwość nad popracowaniem w takiej długofalowej perspektywie na uzyskaniu lepszego ratingu. Ja zawsze też podkreślam, że sam rating, no wiadomo, że dobrze jest mieć dobry wynik, natomiast samo jakby uczestnictwo w tym programie, sama ocena świadczy bardzo dobrze organizacji. To, że firma zdecyduje się na zarejestrowaniu na naszym portalu i przejdzie przez tą całą ścieżkę oceny, świadczy o tym, że podchodzi do tego poważnie i ma mocno wytyczone cele i, i ma bardzo taką dużą dojrzałość, jeśli chodzi właśnie o temat zrównoważonych, naszego rozwoju i tematu ISG. Firmy, które organizacje, które są szczególnie dobrze ocenione i przeszły taką istną transformację, bo mamy wiele przypadków firm, które na początku uzyskały dosyć skromny wynik. W ciągu kilku lat rozwinęły się znacząco i poprawiły swój rating, uzyskały właśnie medal. Przede wszystkim komunikują to w odpowiedni sposób. Mamy mnóstwo historii organizacji, które publikują, komunikują swoją historię, w jaki sposób rozwinęli swój program, w jaki sposób poprawili swój rating, uzyskały na przykład medal. Mamy wśród polskich organizacji mnóstwo organizacji, które zostały nagrodzone platynowym medalem, najwyższym medalem, który jest tak naprawdę rzadkością, a coraz częściej słyszymy o tym, że właśnie polskie organizacje, które przeszły rating ECOWADIS, Mogą się szczycić nie tylko złotem, brązem, ale mają właśnie platynę i mają bardzo ambitne cele, bardzo są zmotywowane do tego, żeby właśnie e, coraz wyżej e, podnosić ten pułap i, i ten rating zwiększać. Taką e, naturalną ścieżką często dla takich organizacji, które same przejdą ocenę, jest też zaproszenie swoich partnerów biznesowych, swoich. I swoich dostawców właśnie do oceny ECOWALIS, tak żeby taka organizacja rozumiała, jak ten łańcuch dostaw wygląda, gdzie ci dostawcy się plasują, w jaki sposób się plasują, gdzie ewentualnie leży pewne ryzyko. Więc jako Ecovaris mamy też taki moduł umożliwiający e, organizacjom, nie tylko dużym organizacjom, ale też małym i średnim przedsiębiorstwom, żeby zaprosić partnerów biznesowych, dostawców właśnie do procesu oceny i wspólnie właśnie tworzyć tą taką sieć organizacji współpracujących ze sobą i wymieniającymi się tymi informacjami. No i na sam koniec wspomnę właśnie, że ta skorkarda, którą Państwo raz uzyskacie, ona jest ważna przez 12 miesięcy. Możecie ją udostępniać w ramach portalu ECOVADIS klientom, bankowi. Możecie te informacje wyciągać do raportowania. Wiele też właśnie firm posiłkuje się tą skorkardą. I, I te informacje zaciąga do, do raportowania rocznego. Więc taka scorecarda jest nie tylko wykorzystywana raz, ale może być przede wszystkim wykorzystywana wewnętrznie, ale też po to, żeby ją udostępniać interesariuszom na zewnątrz, konsumentom, klientom i to jest jedna właśnie z, z korzyści. Natomiast jeśli chodzi o sam proces oceny ECOWADIS, jak to wygląda, to o tym opowie już mój kolega Eugeniusz. Dziękuję. Dzień dobry, się nazywam Eugeniusz Wyszyński, jestem senior onboarding associate w firmie EcoWadis i zajmuję się firmami, które zarejestrowały się w celu uzyskania karty oceny EcoVadis. I dzisiaj opowiem Państwu, jak wygląda proces oceny. Tutaj, jeżeli chodzi o proces oceny, proces oceny, jest bardzo prosty. Na początku, Państwo są proszeni o podanie informacji podstawowych, publicznie dostępnych, aby nasz zespół wewnętrzny do, do spraw zarządzania danymi mógł Państwu przygotować kustomizowany kwestionariusz, który bazuje się na rozmiarze, lokalizacji i branży Państwa firmy. Tutaj my rekomendujemy rejestrować się na stronie BNP Paribas. Natomiast Państwo też mogą zarejestrować się na naszej stronie internetowej support.cwd.com i też podać dane Państwa partnera BNP Paribas i odpowiednio też kontynuować proces rejestracji. Po tym jak Państwo się zarejestrują, Państwo będą... Oczekiwać mniej więcej od 3 do 5 dni roboczych na uzyskanie tutaj e, kustomizowanego kwestionariusza, e, którego e, i osoba, która się rejestrowała, podała dane kontaktowe, będzie mogła e, tutaj otrzymać potwierdzenie, że kwestionariusz jest gotowy do wypełniania i tutaj e, nasz zespół e, wdrożeniowy, czyli onboarding, będzie z Państwem się kontaktował w celu tutaj ewentualnego wsparcia, jeżeli Państwo będą potrzebowali. Następnie Państwo będą e, proszę. O wypełnienie kwestionariusza e, i e, też załączenie niezbędnych dokumentów, które potwierdzają Państwa zaangażowanie w kwestii zrównoważonego rozwoju. Następnie, po tym jak Państwo załączą niezbędne dokumenty, będzie wybór subskrypcji. E, i tutaj my też rekomendujemy wejść na naszą stronę internetową ekowadys.com plans and pricing, gdzie Państwo będą mogli się zapoznać z planami subskrypcji, które są dostępne, które są dostępne według rozmiaru, lokalizacji i branży Państwa firmy. Po tym, jak Państwo tutaj wyślą do analizy, nasi analitycy zrównoważonego rozwoju przeanalizują Państwa odpowiedzi i Państwa kwestionariusz i opublikują wyniki na naszej platformie. Jeżeli chodzi o tutaj o proces oceny, no to tutaj jest on też bardzo prosty. Mamy tutaj przede wszystkim rejestrację później Państwo będą mogli tutaj uzyskać kustomizowany kwestionariusz, wypełnić go i tutaj, jeżeli chodzi o wypełnienie kwestionariusza, proszę pamiętać, że standardowy czas, tutaj czas wypełnienia to około 6 tygodni roboczych i po tych 6 tygodniach Państwo będą, po wypełnieniu Państwo będą mogli wysłać do analizy kwestionariusz i analiza trwa około od 6 do 8 tygodni. Natomiast czasami może być to okres wydłużony, natomiast czasami może być to skrócony, Standardowy czas jest od 6 do 8 tygodni i później Państwo otrzymają kartę w wyniku EcoBuddies, którą będą mogli się podzielić z Państwa kontrahentem BNP Paribas, ale także z innymi kontrahentami, z którymi Państwo nawiązali współpracę albo też potencjalnie mogą nawiązać współpracę. Jeżeli chodzi o subskrypcje, mamy tu różne rodzaje subskrypcji, które są dopasowane do potrzeb Państwa firmy, też do rozmiaru Państwa firmy. My ze swojej strony rekomendujemy Państwu subskrypcję co najmniej premium a to i wyżej, ponieważ subskrypcja premium umożliwia Państwu dzielenie się wynikami poza siecią EcoVadis i Państwo też będą mieli możliwość zaprosić do pięciu partnerów handlowych, żeby przeszli też proces oceny i uzyskali kartę z oceną EcoVadis. Proszę też pamiętać, że pełny wykaz tutaj... A cennika znajduje się na naszej stronie kowadys.com Plans and Pricing, i Państwo mogą na naszej stronie zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi tutaj e, planu subskrypcji. E, też rekomendujemy, e, tak jak wspomniał e, kolega Michał, zapoznać się tutaj przejść do, do kustomizowanej strony BNP Paribank i, za, i zapoznać się z Kluczowymi tutaj e, informacjami e, dotyczącymi e, zarówno oceny, jak i tej inicjatywy zrównoważonego rozwoju po stronie państwa kontrahenta i odpowiednio e, przejść do tak zwanego landing page, landing page i e, ro, e, przejść proces rejestracji. E, jeżeli chodzi o nasze wsparcie. E, E, nasz e, zespół e, onboardingowy wspiera Państwa w kwestiach e, tutaj e, też technicznych między innymi. Po tym jak Państwo się zarejestrują, e, pracownicy zespołu onboardingu kontaktuje się z Państwem e, w celu tutaj e, udzielenia pomocy technicznych związanych z, wypełni, e, z wypełnieniem kwestionariusza, też jeżeli Państwo mają pytania dotyczące metodologii albo jakiekolwiek innych tutaj, e, pe, jeżeli Państwo mają jakiekolwiek inne pytania dotyczące też e, procedury oceny, albo też e, jak to wszystko się odbywa, albo dotyczące pytania też e, dokumentu, które Państwo mogą załączyć. Tutaj jesteśmy my, żeby Państwu pomóc i e, też e, zachęcamy, pa, e, zachęcamy do kontaktu na naszej stronie internetowej support.ekawadis.com. .co Proszę pamiętać, po tym jak Państwo uzyskają dostosowany kwestionariusz, Państwo będą z jednej strony... Tutaj mieli intuicyjny e, interfejs, który e, ma różne języki, e, e, i też ma podstawowe informacje dotyczące profilu Państwa firmy, e, dotyczące też e, e, wszystkich e, tutaj niezbędnych informacji, które Państwo potrzebują. Proszę pamiętać, że pod e, każdym pytaniem jest też e, jest podpowiedź, która ma na celu pomóc Państwu zorientować się, jakie dokumenty Państwa firma może załączyć. Od dużych firm przyjmujemy wszelkie sformalizowane dokumenty, które potwierdzają zaangażowanie w kwestii zrównoważonego rozwoju. Natomiast od mikroprzedsiębiorstw do 25 pracowników przyjmujemy też niesformalizowane dokumenty, które też potwierdzają zaangażowanie w kwestii zrównoważonego rozwoju. Jeżeli chodzi o interfejs, interfejs dostępny jest w różnych językach. Państwo też oglądając tutaj rzut ekranu, Państwo widzą, że Państwo mogą zobaczyć wagę danego pytania. Państwo mają możliwość tutaj też zadać pytania dla naszego zespołu wsparcia poprzez kliknięcie linku Contact Us i pytania, tak jak było już wspomniane, są pogrupowane według tematów. I później Państwo, po tym jak Państwo przejdą proces oceny, Państwo uzyskają kartę wyników, która też będzie tutaj pogrupowana według tematów i Państwo też będą mieli wynik ogólny. Jeżeli chodzi o wypełnienie kwestionariusza, po tym jak Państwo zarejestrowali się, Państwo uzyskają kwestionariusz, który jest, jak wspomniałem, dopasowany do wielkości, lokalizacji i branży Państwa firmy. Państwo mają też możliwość za, za, załączyć swoich e, kolegów, koleżanki, które, e, którzy mogą wspólnie wypełniać z Państwem kwestionariusz, odpowiadając na różne pytania kwestionariuszu. I tutaj e, też e, niezbędnym e, elementem procesu oceny jest załączenie dokumentu, które potwierdzają zaangażowanie Państwa firmy w kwestię zrównoważonego rozwoju. E, tak jak wspomniałem, mogłyby być to dla dużych firm wszelkie sformalizowane dokumenty, które potwierdzają zaangażowanie. Państwa, natomiast mikroprzedsiębiorstwa mogą załączyć też niesformalizowane dokumenty. Następnym krokiem przed wysyłką do analizy będzie e, wybór subskrypcji. E, tak jak wspomniałem, e, rodzaje subskrypcji są dostępne na naszej stronie ekoładys.com Plans and Pricing, e, natomiast też jest dostępne po, po rejestracji, Państwo mogą zobaczyć to u Państwa na koncie w zakładce Subscription. My ze swojej strony Rekomendujemy subskrypcję co najmniej premium, która umożliwia tutaj też dzielenie się wynikami poza siecią EcoVadys. I Państwo będą mogli też wysłać kwestionariusz do analizy po tym, jak Państwo wybiorą subskrypcję. Jeżeli chodzi o dokumenty potwierdzające. Proszę pamiętać, że dokumenty powinny być czytelne i kompletne. Dokumenty powinny dotyczyć danego podmiotu, danej osobowości prawnej i też dokumenty powinny być już elementem wdrożonego systemu zarządzania. Proszę pamiętać, że jeżeli chodzi na przykład o polityki, one nie powinny być starsze niż 8 lat. Jeżeli chodzi o KPI, one nie powinny być starsze niż 2 lata też nie przyjmujemy zdjęć i też dokumentacji, która została przygotowana tylko i wyłącznie do potrzeb danej ewaluacji. Tak? Mamy, jeżeli chodzi o formaty, akceptujemy różne formaty, tutaj w tym dokument, dokumenty w formacie Word albo dokumenty w formacie PDF. I proszę tutaj pamiętać, że Państwo mogą załączyć różne polityki, raporty, plany działań, certyfikaty, czyli tutaj dokumentację, która faktycznie potwierdza Państwa zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych, wszystkie dane, wszystkie dokumenty, które Państwo załączają są domyślnie poufne. Czyli tutaj Państwa kontrahent Potem jak Państwo przejdą proces oceny zobaczy tylko tutaj kartę wyników ECOWADIS. Natomiast jeżeli Państwo będą chcieli się podzielić tutaj dokumentami z Państwa kontrahentem, jest taka możliwość, możliwość udostępnienia dokumentów ręcznie. Tak jak już e, e, wspomnieliśmy, e, karta, e, karta wyników zawiera zarówno cztery kluczowe tematy, jak środowiska, praca i prawa człowieka, etyka w biznesie i zrównoważony łańcuch dostaw. Państwo mają po tym e, benchmarking i też mają Wyniki wynik ogólny, czyli taki holistyczny, całościowy, który został wystawiony na podstawie Państwa odpowiedzi, dokumentów zgodnie z metodologią ECOVADIS. Proszę też pamiętać, że po każdej ewaluacji jest dostępny plan działań naprawczych, który umożliwia Państwu ulepszyć tutaj wyniki zrównoważonego rozwoju i też ulepszyć system zarządzania zrównoważonym rozwojem. I Państwo tutaj mogą też, jeżeli Państwo uzyskają medal, Państwo mogą też podzielić się w ramach subskrypcji, co najmniej premium zewnątrz sieci ECOwadis z Państwa kontrahentami. Jeżeli chodzi o wsparcie, na zespół wsparcia. Jest dostępny na stronie support.ecowadis.com. Też Państwo mogą po tym, jak Państwo się zarejestrują, kontaktować się z naszym, z naszym tutaj osobami, które kontaktują, z osobami zespołu onboardingu, też telefonicznie albo też mailowo. I tutaj e, chętnie w razie jakichkolwiek pytań, e, nawet po tym webinarze, proszę zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem wsparcia. Chętnie udzielimy wszystkich niezbędnych tutaj odpowiedzi dotyczące zarówno ekowady, jak i procesu oceny. Dziękujemy Paweł i Eugeniusz za przedstawienie konceptu ratingu ESG. I tego, jakie benefity przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa mogą uzyskać pozyskując tego typu rating. Mieliśmy nadzieję, że wyczerpaliśmy. Przynajmniej większość materiału. Chcieliśmy przekazać jak najwięcej informacji z zakresu, zarówno konceptu ratingu ESG, jak i zrównoważonego finansowania. Mamy jeszcze 15 minut i widzę, że pojawiło się na czacie kilka pytań, dlatego chcielibyśmy przejść teraz do sesji pytań i odpowiedzi i, i tutaj wzmocnić naszą, nasze wystąpienie. Odpowiedzi na kilka pytań od naszych gości dzisiaj, więc pozwolę sobie czytać pytania i udzielimy Państwu odpowiedzi. Pierwsze pytanie: widzę, czy prezentacja będzie przesłana do uczestników. Każdy z zarejestrowanych uczestników wydarzenia otrzyma takiego krótkiego maila oczywiście z podziękowaniem za uczestnictwo oraz załączonymi nagraniem. Tego wydarzenia, więc będzie można sobie ewentualnie odtworzyć fragmenty, które są warte powtórzenia lub podzielić się linkiem również z Państwa koleżankami i kolegami w ramach organizacji, do czego oczywiście zachęcamy. Obydwie prezentacje prześlemy. Załączony również będzie podręcznik EcoVadis, który jest w języku polskim, z którego będą się mogli Państwo dowiedzieć, jak wyglądają poszczególne kroki i jaka dokumentacja powinna być załączana w procesie pozyskiwania ratingu. Drugie pytanie: Czy w przypadku pogorszenia ratingu Marza pozostanie na poziomie bazowym i czy nie ma mechanizmu kary? Gdy tego typu pogorszenie nastąpi. Tak jak wspominaliśmy, My bardzo zachęcamy do tego, by pozyskać rating ESG i w kolejnych latach dołożyć wszelkich starań, by ten rating poprawić. Tak? Za wynikiem ratingu idzie poprawa jakości zarządzania państwa firmy, więc tu dostrzegamy największą wartość dodaną. Nie chcemy zachęcać, nie chcemy karać. Dlatego na początku oczywiście państwo uzyskują warunki komercyjne, które są ustalane z państwa doradcą klienta. I od tej marży, którą nazywamy bazową, proponujemy redukcję marży w momencie, gdy ten wynik ratingu jest poprawiony na podstawie ustalonej wcześniej ścieżki. Więc albo jest to redukcja marży po Państwa stronie, albo jest to marża bazowa. Na pewno koszt kredytu nie wzrasta w tym przypadku. Trzecie pytanie. Czy inne agencje ratingowe ISG też mogą być brane pod uwagę, na przykład MSCI, SP, czy System Analytics, czy na chwilę obecną jedynie EcoVadis? Bardzo się cieszę na to pytanie, ponieważ widzę, że jest po Państwa stronie świadomość tego, że więcej agencji ISG występuje na rynku i tutaj rzeczywiście te wiodące globalne zostały wymienione. My preferujemy oczywiście. Rating EcoVadis, natomiast akceptujemy również inne ratingi. Jeśli dla Państwa bardziej komfortowe byłoby zastosowanie na przykład wyniku System Analytics, to na czym na, na czym na pewno by nam zależało. By pozyskiwać rating uznanej globalnej agencji ratingowej i takiej, gdzie skala ratingu pozwala nam na to, by w kolejnych latach mógł móc raportować i weryfikować postęp. Tak? Czy w Sustainalytics, czy w ECOVADIS mamy tą, tą skalę rozciągniętą w taki sposób, że możemy co roku widzieć postępy, więc myślę, że w tym momencie. Te, te dwa ratingi na pewno byłyby najbardziej preferowane. Ile firm w Polsce posiada rating EcoVadis? To może poproszę Pawła tutaj o odpowiedź. W tej chwili firm, które się zdecydowały na rating EcoVadis w Polsce jest około 2000. I cały czas jakby ta, ta, ta liczba się zwiększa, ponieważ jest coraz więcej klientów, którzy zapraszają swoich dostawców, którzy są właśnie w, w Polsce i też same polskie firmy mają jakby taką większą świadomość, więc ta, ta, ta liczba cały czas rośnie. Natomiast na dzień dzisiejszy to są, to są, to są 2000 firm około. Czy korzystając z ESG Rating Linked Loan należy korzystać przez cały czas z jednej agencji? Na pewno byłoby to preferowane, by przez całą długość kredytu korzystać z jednej agencji, z tego względu, że ustalamy z Państwem ścieżkę poprawy, więc obydwie strony wiedzą, co należy wykonać i, o jakie, i w jakim tempie, by pozyskać, żeby skorzystać z mechanizmu redukcji mar. Jeśli oczywiście okaże się, że w połowie naszej umowy Państwo chcą zmienić z jakiegoś powodu rating, oczywiście możemy, istnieje możliwość, by aneksować taką umowę, natomiast powinniśmy wtedy jeszcze raz usiąść i, i porozmawiać o tym, jaki postęp już w skali innej agencji nasz kredytobiorca powinien, do, do którego powinien się zobowiązać. Tak, ponieważ każda z agencji, korzysta z innego systemu oceny, z innej skali ratingowej, tak, powiedzmy w ECOVADIS im wyższy rating w skali do 100, tym lepsza ocena. Z drugiej strony w Sustainalytics im niższa ocena, jeśli chodzi o, 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 o liczbę, tym ten wynik jest lepszy, tak. To co istotne, to ze względu na to, jaki państwo posiadają obecnie wynik ratingu, ta wymagana ścieżka poprawy też będzie coraz mniejsza, tak. Jeśli firma ma 29 na 100 w danym roku. To będziemy wymagali wyższego postępu, tak, ponieważ wydaje nam się, że te jabłka są niżej zawieszone i, i łatwiej takiej firmie zrobić troszeczkę więcej niż tej, która na przykład uzyskała wynik 89 na 100. Kwestie ESG są już naprawdę bardzo dobrze zarządzane. Ta jakość jest bardzo wysoka i zostało niewiele elementów, by wykonać duży skok w ramach poprawy. Tak? Więc na pewno Zaletą jest to, że im lepiej Państwo będą zarządzali tymi kwestiami, tym obowiązek poprawy będzie niższy. Mamy ostatnie pytanie: w jakim języku funkcjonuje formularz i czy można się z Państwem kontaktować w języku polskim? Tutaj proszę Państwa, ja odpowiem na to pytanie. Kwestionariusz ma, jeżeli chodzi o interfejs, ma 14 języków, ale jeszcze nie ma języka polskiego, natomiast my tutaj ze swojej strony dokładamy wszelkich możliwych starań, aby język polski interfejsu zaistniał. I tutaj na naszej stronie internetowej support.coa.com można kontaktować się w języku polskim jak najbardziej. My też chętnie odpisujemy i udzielamy wszelkich niezbędnych informacji tutaj dotyczących procesu oceny, metodologii, i też ogólnie tutaj firmy EcoVadis. Dziękuję. Czy spółka musi mieć raport ESG lub CSR, by otrzymać rating? Chodzi na przykład o duże przedsiębiorstwo niepubliczne. Tutaj proszę Państwa, my przyjmujemy wszelkie sformalizowane dokumenty od dużych firm. I e, albo też e, niesformalizowane od mikroprzedsiębiorstw. Więc tutaj Państwa firma wewnętrznie decyduje, jakie dokumenty Państwo załączają. E, 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 tak jak tutaj wcześniej wspomnieliśmy, opracowaliśmy przewodnik po dokumentach ECOVADIS, który ma na celu tutaj pomóc Państwu zorientować, czy które dokumenty są. E, adekwatne w danej sytuacji, które dokumenty mogą Państwo załączyć i e, które dokumenty są tutaj właściwe i potwierdzają Państwo odpowiedzi z innej strony, a, z, i, a jeszcze z innej e, Państwu tutaj... E, e, demonstrują system zarządzania zrównoważonym rozwojem państwa firmy. Wobec tego państwo ma, mają tutaj e, w kwestii załączenia dokumentu określone swobodę działań i mogą załączyć te dokumenty, które państwo wewnętrznie uznają za słuszne. E Szanowni Państwo, widzimy, że nie pojawiło się na czacie więcej pytań, dlatego chcielibyśmy, podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, pozostawić Państwa z kilkoma myślami. Przede wszystkim pierwsza kwestia, czyli ESG w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. My dostrzegamy, że jest to megatrend. I ESG nie będzie tylko nowym obowiązkiem, ale nowym standardem, który pomoże Państwu i w poprawie zarządzania kwestiami pozafinansowymi w ramach działalności operacyjnej firmy, ale również może stanowić szansę, przewagę konkurencyjną, by za kilka lat nie tylko utrzymać się w łańcuchu dostaw gdzie duzi odbiorcy będą wymagali dobrego, solidnego zarządzania nie tylko kwestiami ESG, ale też tym, jak Państwo raportują, ale również przejmować nowe rynki, pozyskiwać nowych kontrahentów czy klientów, czy inwestorów. Z naszej perspektywy bankowej my promujemy koncept ESG, widzimy, że jest to przyszłość, że tak powinien wyglądać biznes, tak powinna funkcjonować gospodarka realna, gdzie dostarczamy wysokiej jakości produkt w odpowiednim czasie a nasz negatywny wpływ na środowisko, na kwestie społeczne jest minimalizowany i mamy nadzieję, że do zera. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować Państwu za poświęcony nam czas dzisiaj w poniedziałk, poniedziałkowy poranek. E, dziękuję również Pawłowi, Eugeniuszowi Zekowadis. Ze swojej strony zachęcam, by kontaktować się zarówno z nami, z BNP Paribas, jak i z Zekowadis, pozyskać e, rating e, już w najbliższym czasie e, i E, oczywiście zachęcamy do rozmów z doradcami klientów banku e, na temat zrównoważonego finansowania. Wszelkie materiały będą przesłane po webinarze m, do Państwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Życzymy miłego tygodnia i mamy nadzieję, że pomogliśmy Państwu w podjęciu słusznych decyzji, by ten temat ESG był coraz wyżej na agendzie biznesowej w każdym przedsiębiorstwie. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.